Siemano, witam was bardzo serdecznie w Zombie Tycoon i będę właśnie walczył z zombiakami, let's go! Zaczynamy zabawę, to jest zombie bunkier w sumie Tycoon. I tak, cel jest taki, rozwalić zombiaki, a jak rozwalimy zombiaki, to zarobimy chyba hajsik i wtedy będziemy mogli rozwijać nasz bunkier, więc zombiaki, chodź tu. O nie, czekaj, ja nie mam broni. O, mam, dobra, mam już broń, dobra. Chodź tu, gościu, chodź. O, widzicie, idzie do mnie jakiś jeden zombiak. Ej, co to jest? To nie wygląda jak zombiak. O, rozwalony, 25 pieniążków dostałem. Idzie kolejny do mnie. Rozwalaj go. Dawaj, rozwalaj. Ej, ktoś mi strzela. O, pięknie, 50 dolarów dostałem. I zombiak teraz właśnie nas goni. A, bo one mają broń, nie zauważyłem tego. Pyk, ale tym razem ten ziomek niestety zabrał mi pieniążki, więc sprawdźmy, co my tutaj mamy. Zbierz 675 dolarów. Ole pieniędzy! O, czyli same się tutaj pieniądze zarabiają. Dobrze, i tutaj mamy ten nasz bunkier, który będzie mógł nas chronić. Możemy kupować minigun. Ile kosztuje taki minigun? A, za robuxy. Nie, to potem, widzowie. A, oczywiście oglądacie, bo kupimy najlepszą broń za 1 000 000 robuxów. Kup światło w bunkrze. Dobrze, ale mamy piękny bunkier. Widzicie, i tutaj będziemy bezpieczni przed zombiakami. I o to chodzi. Kup główny przenośnik. Co to jest takiego? A, i z tego pewnie będę zarabiał. Kup ramkę power core. Co to daje? O, co to było? Co jest grane? Jakiś normalnie tutaj potwór się tworzy. Dobra, kupmy w takim razie jeszcze to. Kup to. I za 500 dolarów jakaś kolejna rzecz. Tylko niestety nie stać mnie na kolejną rzecz za 500 dolarów. Mogę kupić co najwyżej tutaj, o, takie rzeczy, które będą ładniej sprawiać, że będzie nasz bunkier wyglądał, co nie? Można jeszcze kupić drabinkę jakąś. I co, można zejść na kolejne piętro? Wow, ten nasz bunkier super wygląda, ale potrzebujemy oczywiście, oj, tutaj też, ale ładny będzie bunkier. Oczywiście potrzebujemy dużo więcej hajsu, zbierzmy sobie te tutaj pieniążki. Rafiner poziomu 3, kupmy sobie coś takiego, tutaj jak widzicie zarabiamy pieniążki, więc o to chodzi. Brakuje mi tylko 15 dolarów, więc jak tutaj wybije 15, to z bomby kupujemy. O, 70 aż wybiło, więc pyk. Kupujemy rafiner, dobrze. I tutaj mamy całe pierwsze piętro zrobione. Więc teraz może już sobie chodźmy z naszą bronią. Co to jest? Kup drzwi do pola siłowego. Aha, czyli możemy tutaj mieć jeszcze drzwi. Nice. Kup autokolektor? Nie, póki co nie. Chodźmy nawalać te zombiaki może. Ale najpierw kupię oczywiście 2 razy gotóweczkę, żeby szybciej nam leciała. Oraz sprint, żebyśmy mogli szybciej biegać. Kupmy jeszcze generator. A, co to jest? To nie jest generator, to nie zarabia pieniędzy. Do odebrania mamy 1000 dolarów. Ale mamy pieniędzy. Dobra, zejdźmy sobie tutaj i sprawdźmy, co to jest. Buy car battery table. A to są rzeczy, które nic kompletnie nie dają. Nawet nie zauważyłem, co to dało. O, oświetlenie, super. Kup pierwszą ścianę pistoletu podłogowego. Pistolet podłogowy? Kup cyberbroń, tak. Kupuję i tutaj mam pierwsze bronie. Super, o to właśnie chodzi. Weźmy sobie w takim razie tą broń. Okej. Ooo, jak to potężnie wygląda. Dobra, ale to jest lepsza broń. Za 1000 dolarów mamy jakąś jeszcze lepszą. Dobra, weźmy sobie tą. O, to jest teraz który? Ten czy ten? Ten. O, jest dużo lepszy. Ale i tak doładujmy sobie 1000 pieniążków. Tutaj odbierzmy. Pyk, mamy 1000. Wracamy sobie na dół i kupujemy tą broń za 1000. O tak, tutaj mamy jakiś rewolwer. Rewolwerowy rewolwerowiec. O, mamy. Widzicie, jak on wygląda? Cybergun, Advanced Combat, dobra. I teraz przetestujemy, która broń jest najlepsza właśnie na naszych zombiaczkach, więc no, proszę mnie tutaj z drogi zrobić przejście. Idziemy, idziemy walczyć z zombiakami. A co to jest? Tam jest jakiś sklep. Tam się wyświetla, okej, tutaj jest sklep. Kup odnowiony motocykl. A, żebyśmy mogli tutaj sobie podjeżdżać, dobra. Typy, chodź ty tu. 20 HP to zadaje, więc jest dużo lepsze. Dobra, nawalamy się z zombiakami, pa. Pyk, 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 pyk. Super, a weźmy sobie cybergun. 11 zadaj, ej, ale dużo szybciej strzela, jest ostatecznie chyba lepszy. Ale mam jeszcze taką tutaj broń za 1000 dolarów, była lepsza, więc pa, 25 zadaje i dużo też obrażeń robi. Więc, a w sensie 25 i szybko strzela. Już mamy kolejne pieniążki, tutaj są jakieś lepsze bossy, jakieś mocne, mocniejsze. Patrz, możemy sobie tutaj wejść, bo jest owned, czyli ktoś to posiada. Teraz się wyświetliło, że posiadam to ja? Nie, Fist nadal jakiś to posiada. Come on, boy, ja chcę to miejsce przejąć. Jak to zrobić? Da się to jakoś zrobić? Przestań mnie bić! Może muszę tutaj być wystarczająco długo, żeby przejąć to miejsce. Tak, Wojan jest King of the Hill.
Widzicie? Teraz będziemy pewnie więcej pieniążków zarabiać. Tak mi się wydaje przynajmniej. I to mi się podoba. Dobra, ale wracajmy sobie do nas, bo tak szczerze to nie daje to wcale jakoś mega dużo pieniędzy, te rozwalanie zombiaków. Odbierzmy sobie 2300 pieniążków. Kupujemy drzwi. O, widzicie? I teraz możemy otwierać lub zamykać kanał. Fajnie to wygląda. Zejdźmy sobie na... A, nie mogę tutaj wejść. Dobra, otwieram i schodzę. Zamknij. O, i teraz nikt tutaj nie wejdzie. Odbieram hajs i schodzę na dół, bo na dół pewnie mamy jakieś rzeczy do kupienia. Kup rośliny. Okej, okay. Kupujemy rośliny w takim razie. Co to jest? By garden worker. A, będziemy mieć tutaj pracowników swoich. Huhu, fajnie to wygląda. 900 kasy. Pyk, kolejny pracownik. Kup kolejne pola uprawne normalnie. I co, oni nam zarabiają większy hajs? No ciekawe. Dobrze, sprawdźmy co tutaj mamy. Za 2000 jakiś bylaser blaster. Nie, nie, nie. Póki co rozbudujmy tutaj to wszystko. Sukces, sukces, sukces. To mi się podoba. Idziemy na górę z powrotem do naszego wypłatomatu normalnie. Odbierzmy sobie hajsik. Spadnij na dół, okej. I dobudujmy sobie tutaj ostateczne te rzeczy. Ostatecznie, pyk, pyk. Ale mamy już prawie całe zrobione drugie piętro, co nie? Fajnie to wygląda, kolejne łóżeczko. Super, wychodzimy na zewnątrz. I co, możemy się nawalać dalej z zombiakami. Otwieramy drzwi, żeby wyjść sobie stąd. Mam ochotę nawalać się naprawdę mocno z zombiakami, więc kupmy sobie minigana laserowego, ja nie mogę, coś czuję, że będzie grubo z miniganem laserowym. Mamy go. To nie jest minigun laserowy. Mogę go odebrać? O, teraz. Zabierz. Mamy go. Pana walam typa normalnie. No rozwaliłem jakiegoś ziomka. Okej, okay, chodźcie teraz zombiaki. Patrz to. Co tutaj się dzieje? Patrz to. Pek, 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 pek. Pek, 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 pek. To się nie kończy. Te ammo w tym miniganie się nie kończy. A ty co? Ziom? Ha, zostałeś rozwalony. Wchodzę ci do chaty normalnie. Można podbijać inne bunkry? Można. Patrz, to jest bunkier jakiegoś ziomeczka. Elo, rozwalony. Gdzie ty jesteś, ziomek? Jest to jakiś ziomek do rozwalania? Patrzcie, ile mam hajsu lepiej, zombiaki. A są jakieś, jest jakiś lepszy level bossów? O, tam mam jakiegoś typka, który chyba ogarnia. Pa, 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 pa. Rozwalony. Jeszcze tego zniszczę. Kto mnie tu nawala? Ten typek mnie nawala! Rozwalony, dobra. Szukamy, czy jest lepszy level bossów. No ty mnie chyba nie chcesz strzelać. No, no przestań mnie strzelać. Dobra, tego ziomka nie mogę trafić. Może tutaj będzie jakiś lepszy zombiak. Fajnie jakby był jakiś boss zombie, co nie? Ale nie, nie ma, szkoda widzowie. Jakby był jakiś boss zombie, którego można byłoby rozwalić i wtedy mieć na przykład dwa razy hajsu przez resztę dnia. Elo, to byłoby super. I kolejny, której rozwalamy. Ty, w sumie łatwe są te zombiaki do rozwalania. Dobra, sprawdźmy. Póki co, odrodzenia ma jedna osoba. Kup doposażenie wojskowych ciężarówek. A co to daje? Co to jakby daje? No ej, po co tutaj przyszedłeś za mną? Typie! Ewakuuj się. Motocykl mogę sobie kupić. A to? Zmodyfikowany pick-up? Nie, nie kupuję tego nic tutaj. A co tutaj jest? By laser turret. Ej, dobre, bierzemy. To nikt nie będzie mógł do nas podchodzić, rozumiesz to? Elo? Kupujemy ziomka. I co? Powstał, tak. I teraz zombiaki nie będą mogły tutaj podchodzić. Kup autokolektor. No w sumie... przydałby się ten autokolektor. Kupuję go też za robuxy. 100 robuxów to jest tylko widzowie, hello. Dobra, mamy 100 robuxów. Znajdź przycisk, to jest coś takiego. Zejdźmy sobie teraz tutaj na dół. Dokończmy sobie to piętro, bo już mamy praktycznie wszystko tutaj do zrobienia. Pek, pek, w sensie możliwe do zrobienia. O nie, jednak nie mamy aż tak dużo. Pacjenta tutaj mamy jakiegoś. Ale podejrzanie to wygląda. No tak szczerze, creepy trochę, creepy. Ej, wolno hajs coś zarabiamy. Trzeba by było troszeczkę sobie chyba dodać hajsiku. Co wy na to, żeby dodać sobie 50 tysięcy dolarów? Jazda! Widzowie, 50 tysięcy mamy. Pyk, i teraz możemy zrobić całą resztę tutaj tego piętra. Pyk, 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 dziękuję bardzo. Tutaj już mamy wszystko na tym piętrze. Nasz bunkier się świetnie prezentuje. Lecimy dalej w takim razie, pyk, pyk. Ha! I patrzcie, jak to szybko teraz leci. Co to za dźwięk był, słyszeliście? O, widzieliście? Tutaj mamy jakieś, nie wiem, maszyny. Ej, a co to jest? Jakiś reaktor chyba. Dobra, schodzimy na dół. Chyba nasz laser tam zaczyna działać. Jakie tu są drogie rzeczy! Patrzcie, już prawie całe 50 koła wydałem. Czekaj, czy to będzie koniec tego bunkra? Jo, mamy tutaj jakiegoś naukowca, czy co to jest? Tak wygląda troszeczkę jak jakiś naukowiec. Okej, tu jeszcze więcej hajsu jest zarabiane, więc to mi się podoba. Ej, czekaj. What? Czy ja mogę zrobić rebirfa?
Znajdź przycisk kupna. Dobra, idziemy zrobić przycisk. Ej! Co ty tutaj robisz? Mamy intruza! Dobra, rozwalony. Nara, nara. Ej, kolejny intruz! Gdzie on tutaj jest? Dawaj, wyłaź, wyłaź stąd, wyłaź stąd. No, wyłaź. Wyłaź. Ja wiem, że tam jesteś gdzieś. Wiem, że tu jesteś! On też ma minigana! Ojej, on też miał minigana, kupił sobie 0 buksy. No, ładnie. Dobra. Co teraz dalej? Wychodzimy stąd, wychodzimy. Na samą górę. A, jeszcze pistolet tutaj mogę kupić. Elo, kupiłem. Pa, 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 pa! Tutaj mam jakiegoś ziomka. Elo, nara. Nara, lecisz stąd. Dobra, czy ktoś tutaj jeszcze do mnie strzela? Nie. Znajdź przycisk, tutaj mam jeszcze przycisk. Kupujemy go. Hover, hover bike. Yo! Ja się czuję w jakimś normalnie, słuchajcie, filmie akcji. A, wysiadamy stąd, kupujemy jeszcze to. Ej, no przestań mnie bić! Dobra, zdenerwowałeś mnie, gościu. Chodź tu. Ej, wyszedł z gry chyba. Albo nie wiem, co on zrobił. Dobra, gdzie są jeszcze jakieś przyciski? Tutaj. Tutaj. Jeepa kupujemy. I co, wszystko mamy chyba kupione. Znajdź przycisk. The York Tycoon is complete. Widzicie? Koniec tycoona. Ej, patrz, teraz wsiadam do tego i go przejadę. Patrz to. Boom! Przejechałem typa. Jeszcze raz. Boom! Dobra, teraz patrz to. Ej, on znowu się tepnął do siebie. To jest taki cwaniak normalnie. Widzicie, jak on się tepa, ale koniec tego. Koniec tego. Jeszcze nie tepniesz. Yeah, rozwalony. No ho. No i pięknie, pięknie. Rozwalony. A teraz jeszcze zombiaki idą, ale też je wyjaśnimy wszystkie. Pyk, pyk, pyk. Pięknie. Teleport bazowy. A, to jest. Nie trzeba wracać. Dobra, czy my mamy w takim razie całe, dosłownie widzowie, całego tajkuna zrobionego? Tak mi się wydaje. Nie ma na przycisku rebirth na przykład? O, jest rebirth, odrodzenie. Restart, okej, to coś tam da. Game passes, okej, zachowają się. Nie, dobra, więcej już nie rozwijam. Tak czy siak zrobiliśmy nasz własny bunkier przed zombiakami. No i staliśmy się w sumie najbogatsi na serwerze, więc jest git. Subskrybujcie kanał, widzowie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć. Puu.